Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przychodzę z takim zagadnieniem, które zostało poruszone nie tylko, mówię, przeze mnie, ale przez różnego rodzaju instytucje, które zajmują się chociażby promowaniem większego spożycia warzyw i owoców. Przez jedną z takich instytucji został stworzony, opracowany bardzo praktyczny e-book, talerz zdrowego odżywiania, który mówi o tym, że sport zaczyna się w kuchni i bez względu na to, na jakim etapie sportu jesteście, czy trenujecie amatorsko, czy już zawodowo, oprócz wrodzonego talentu, oprócz katorżniczych, regularnych treningów, nie możecie pomijać kwestii dotyczących wpływu diety na wyniki sportowe. Ja już wielokrotnie na różnych spotkaniach z Wami mówiłam, że jest chociażby 10 takich podstawowych zasad żywienia młodego piłkarza ręcznego. Natomiast tutaj w formie takiej grafiki też zebrane są te informacje. O czym należy pamiętać? Podstawowa zasada, czyli główne posiłki powinny dostarczać nam różnych składników działających przeciw rodnikowo, które będą miały właściwości wymiatające te wolne rodniki, które wytwarzają się podczas treningu, czyli to są przede wszystkim surowe warzywa i owoce, zwłaszcza te warzywa i owoce charakteryzujące się ciemną barwą, które będą dostarczały nam mnóstwo polifenoli, antocyjanów, flawonoidów. Z polskich naszych super owoców będą to chociażby jagody, jagoda kamczacka, wiśnie. W sporcie wiśnia też jest traktowana jako naturalny doping, tak? Więc tutaj wyciągi z tak zwanej odmiany cierpkiej wiśni będą jak najbardziej dobrym rozwiązaniem potreningowo czy okołotreningowo. Co jeszcze? Pamiętajmy o tym, żeby pamiętać o odpowiedniej ilości białka w diecie. Białko jako regeneracja mięśni, jako zabezpieczenie przed kontuzjami, przed ryzykiem infekcji. Jeżeli dieta jest uboga w białko, to ryzyko infekcji jest dużo, dużo większe. Ryzyko kontuzji też jest dużo, dużo większe. To nie jest tak, że kontuzji nabywamy się tylko na boisku, ale niestety, jeżeli kość od wielu miesięcy czy lat jest nie zabezpieczana w odpowiednią ilość białka, wapnia, witaminy D, która też jest, mówię, szalenie istotna, no to ryzyko kontuzji jest dużo większe. Jeżeli też nie regenerujemy organizmu poprzez spożycie odpowiedniej ilości warzyw i owoców, też ryzyko, podatność na wystąpienie infekcji, kontuzji jest dużo większe. Co jeszcze? Talerz pokazuje nam podstawowe zasady, tak? Czyli 1/4 powinny stanowić produkty pełnoziarniste, czyli takie, które dostarczą nam energii, błonnika, witamin z grupy B, składników mineralnych, cynku, selenu. Na te składniki oczywiście sportowcy też mają większe zapotrzebowanie, więc wybierajmy produkty nieoczyszczone, pełnoziarniste, raczej ograniczajmy produkty z białej mąki. I ten talerz pokazuje nam, że nie jest to wcale takie trudne, nie jest to skomplikowane. Każdy z nas w oparciu o taką prostą grafikę może skomponować sobie zbilansowany, odżywczy, pełnowartościowy posiłek, który z jednej strony dostarczy wszystkich niezbędnych składników odżywczych, ale z drugiej strony też wpłynie profilaktycznie na wasze zdrowie, na wasz organizm, spowoduje, że trenując będziecie poprawiać swoje wyniki sportowe, ale też przeciwdziałacie infekcjom, przeciwdziałacie kontuzjom. Tutaj gdyby nie została uwzględniona kwestia nawadniania, natomiast ja już wielokrotnie powtarzałam, nawadnianie w diecie sportowca to jest absolutne must have i o tym nie możemy zapominać. Minimum 30 ml na kilogram masy ciała w dzień nietreningowy, 40 ml na kilogram masy ciała w dzień treningowy. Jeżeli trening trwa powyżej 60 minut, warto włączyć już napoje, które dostarczają nam więcej węglowodanów, elektrolitów i tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem będą już wielokrotnie też przeze mnie wspominane napoje izotoniczne, które nawadniają Was dużo szybciej, dużo efektywniej. Nawet mogą stanowić posiłek w trakcie treningu. Więc zachęcam Was, taka grafika jest ogólnie dostępna. Myślę, że też w materiałach tutaj w filmiku będzie dołączona. Prosta sprawa plus kilka tipów
o których nie będę czytała, żeby Was zachęcić do tego, żeby jednak odwiedzić i przeczytać, zapoznać się z tą grafiką. Pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam. Do zobaczenia.